Cześć, witam wszystkich w niedzielę rano. U mnie dziewiąta godzina, dopiero trochę sobie pospałem, bo weekend jest dla mnie dni, które mogę sobie więcej pospać. Na tygodniu nie ma szans. No jako ja znowu z kolejnymi wieściami o airdropach dla Was na ekosystemie Kosmos. Także nie przetrzymuję Was w napięciu. Jedziemy z tematem. Pierwsza sprawa, zaczynajmy od Yumi. Yumi. Co mówiliśmy o tym, że oni będą na stablecoinach między atomem a Ethereum, między kosmosem a Ethereum działać? Będzie tutaj właśnie jakieś dodawanie pożyczek, dodawanie płynności do pożyczek, branie tych pożyczek. Także był wydany nie to. Yumi. Tak, no otwiera się. Jest, Yumi wydaje aplikację internetową, czyli chodzi o tą aplikację. Jest ona w testnecie. I tutaj wyraźnie piszą, że pobaw się aplikacją internetową, zapoznaj się z nią, przygotuj się na nadchodzącą sieć testową z motywacją. Czyli będzie, na to wychodzi, że będzie rozdanie, jeżeli się będziemy tą siecią bawić. Yumi. I warto się pobawić. Jest tu cała rozpiska, co i jak, raczej są filmiki w tym artykule, żeby jak to zrobić, wszystko po kolei, ale ogólnie tak. Tak na szybko, bo sporo mam informacji dla Was. Trzeba podłączyć sieć testową, czyli jak się tutaj logujemy Connect Wallet i Connect Wallet będzie na Atomie, raczej na MetaMasku, tam dodacie i wtedy sklejmujecie sobie po prostu tutaj Ethereum. Jak sklejmować Ethereum? Trzeba udostępnić post. W poście, gdzie są zera, wkleić swój adres z tego testnetu, z MetaMaska i wkleić teraz później adres swojego posta z Twittera tutaj i dostaniecie po prostu swoje dostaniecie Ethereum tutaj po to, żeby się pobawić. Jeżeli chodzi o Discord, też Wam link wrzucę. Trzeba też tam na ich Discord podłączyć i tam są dwa miejsca jak sobie to po prostu odebrać też do sieci testowej, jeżeli chodzi o zabawę na tym. I tutaj mamy pożyczki. A, jeszcze jeżeli chodzi o stablecoiny, żeby się nimi pobawić, klikacie nie tak tutaj. To było tu. I tutaj macie faucet, widzicie? Jeżeli już dostaniecie Ethereum, możecie tutaj skorzystać i zdobyć sobie tego. Na przykład więcej DAIa i USDC, tamtych jeszcze innych się nie da. To będzie na sieci Ethereum, a jeszcze ja mówię, nie robiłem, jeszcze nie robiłem, bo tu mówię, bawię się na razie z tym Atomem na Discordzie. Muszę jeszcze pozyskać tego do testnetu Atoma na Discordzie, żeby móc przesyłać między sieciami i po prostu bawić się. I tutaj dodajecie po prostu sobie płynności w pożyczki lub tutaj jest borrow, czyli pożyczacie ten stablecoiny lub inne lub Atoma można i obecnie DAI jest w pożyczce możliwe i chyba USDC. Mogę coś pożyczyć? Tak, i na przykład borrow robię. Trzeba się po prostu pobawić, jeżeli chcecie po prostu tutaj sobie załapać się na ten przewidziany airdrop od nich dla tych, co się bawią taką siecią. Następna sprawa. Nomik. Wspominane było na kanale CryptoCito i ogólnie też dużo osób wspominało o tym airdropie Nomik. Mało jest wiadomości, chociaż na GitHubie jest sporo informacji, bo strona jest tworzony jest w przyszłości, chyba jakoś w marcu ma wyjść wersja. Tutaj jest opisane, że oni właśnie most między Bitcoinem a kosmosem robią. I ten token Nomi to będzie do token taki do tego pomostu. I jest już sieć testowa. Ja już się bawię. Ogólnie airdrop do odebrania jest 31, czyli jutro jest do odebrania airdrop dla tych, co stakowali Atoma. A ten news, gdzie on tutaj miałem? Nomi Crypto. Nomik. Tutaj. Tutaj jest cały rozpiska. Non-staking token for bridge chain. Czyli to jest token do stakowania NOM,
pomiędzy właśnie dla mostu Bitcoin i IBC transferami. Snapshot był 21, no, dla bloku tym i tym, dla kosmosu. Climb data 31. I tutaj rozpiska była, że 1,5 for qualification. Wystarczyło mieć 1,5 atoma, żeby się zakwalifikować. I jeden numper w 4 atom będzie. Na to wychodzi. Z tego co zapisali. Tu jest właśnie też podali tą samą stronę, co ja mam ten portfel otwarty. Także to tak wygląda. I normalnie też się dodaje do sieci. Ja już mogę na przykład klejmować. To jest sieć testowa, ale się bawię. Może co dadzą dodatkowo. Szybko na razie chodzi. Delegate. Na przykład max, ale zostawię sobie na opłaty coś. I sobie tak po prostu dodaję. Szybko kopię. Na razie pokazane tu 500%. Może jeżeli to wystartuje i ktoś by w wczesnym etapie to odebrał, to możliwe, że taki procent będzie na początku, bo tu procent chyba by jest magicznie na razie 500%. Może na samym starcie, powiem wam, będzie taki 500%. No, Mixstakenet. I tutaj jest 500%. Nie pokazuję wam w Keplerze tych walletów, bo tu jest nawet napisane, że w Kepler tego, bo jeszcze nie działa, tylko po prostu i ile mam na przykład available tutaj, a tych stakeowanych mi nie pokazuje. Także tak, piszą tutaj 31. Link dam, podrzucę do tego, ale też podrzucę wam GitHuba, także poczytajcie, bo to jest mało informacji, także trzeba się zastanowić, czy warto go sklejmować, czy nie. Następna sprawa. Yumi mówiliśmy, to mówię, pobawcie się na tej stronie, zróbcie sobie te połączenie z MetaMaskiem i zrobić ten VT, żeby odebrać Ethereum, żeby się pobawić stablecoinami i zróbcie sobie jeszcze z Discordem połączenie i tam jest w dwóch miejscach do odebrania, znaczy w jednym miejscu z dwóch tych do odebrania ten, no, Atom. Także do VC-a. Także pobawić się warto. Następna sprawa, Fortis Economica, też mówiłem, nie wiem, jakoś parę 2 tygodnie, 3 tygodnie temu mówiłem o tym Fortis Economica, a tu już jest jakieś działanie i można już ten token sobie dodać do Meta, a czy do Kepler. Zaraz wam powiem, jak jest tu rozpisane. Ogólnie ma być 22 marca zrzut, ale można już token sobie dodać. Może jakaś będzie sieć testowa, żeby się pobawić, bo może będzie też jakaś nagroda. Teraz wam pokażę, jak ten token dodać. Wchodzicie na Kepler. Szukacie sobie Juno. Juno. Wchodzicie add token. Ja mogę sobie najpierw skopiować. Add token. I tutaj sobie skopiuję dokładnie ten. Kopiuj. I tak. Juno jestem. Add token. Wklejam. FOT jest. Pojawił się. Submit. I powinien mieć już go dodanego. Jest FOT. Dobra. Ciekawe, czy on jeszcze. Bo mi się wydaje, że na kosmosie też jeszcze chyba będzie zrzut. A tu nie ma ad tokenu, jest tylko na Juno. Dobra. I tak to wygląda. A gdzieś już tutaj otwarłem. Tu mają kanał ten Juno Network, to Ekonomika. To będzie jakiś związane chyba, jak dobrze pamiętam, stworzyłem właśnie DeFi. For individuals, your mission to connect people in secure and pure decentralized finance ecosystem. Aha, czyli o to chodzi. Bo mówię tyle projektów, że ja już wszystkiego nie pamiętam. Tutaj jest white paper. W white paperze pisze, ile będzie tego giftu na ekosystem Kosmos, czyli 15% zrzutu będzie dla Atom Stakerów. Czyli na kosmosie 10% dla Juno Network, czyli to już token dodaliśmy się, dodaliśmy sobie i 75% w rezerwach w upcoming giftach różnych.
Czyli może jakieś pule płynności będą ze specjalnymi dodatkami, czy coś za coś zrobienie będą rozdania. Także 15% jest na Atomie i 10% dla Unonetu. Także takie trzy z rana jak śmietana L-tropy. Także tutaj można sobie dodać token. Już wiemy, że będzie airdrop 22 marca. Następne podsumowanie takie. Tu Yumi zapowiedź tego, że jeżeli się będzie bawić tym testnetem, to będzie nagroda. I trzecia sprawa z tym nomem. Chociaż mało informacji jest, ale tak mi się wydaje, że te główne jakieś osoby, które bardzo są zaangażowane w ekosystem kosmosu, też by go o tym nie mówiły, nie promowałyby tego. Zresztą na GitHubie każdy może sobie przeczytać. Ważne, że jak ma jeżeli projekt nie ma już GitHuba, to już bym po prostu się tym nie interesował, bo to jest ważne. Większość projektów właśnie musi mieć GitHuba, gdzie jest pokazane, jak deweloperzy coś w ogóle działają i jakieś tutaj działania są. Może nie początkowo jeszcze nie dużo, ale coś się tutaj dzieje. Rewizje. Nie, ale warto przypilnować, może jeszcze będzie więcej informacji na ich Twitterze czy innych social mediach. GitHub, Gift, no mi tutaj jest to. Co tu jest? GitHub, Gift. Jeszcze jeden. No to jest chyba to samo. Rezerwa z wallet, o wallecie opisane, skrypt, na jakim skrypcie, limity. To ogólnie ten most jakoś też ma dopiero gdzieś jakoś w marcu być. Token wydali. No jest różnie z projektami takimi, bo jak dobrze... Znaczy pamiętam wiele razy tak było. Czasami jest tak, że najpierw coś się tworzy, tworzą swój jakiś blockchain czy coś w tym stylu, tworzą token, a dopiero robią jakieś narzędzia, jakieś strony, po to jakieś mosty, pomosty. A w drugą stronę, taką lepszą moim zdaniem, jeżeli projekt na przykład robi najpierw projekt, a później wydaje token. Wtedy ma to lepszą wartość. Ale robią tak i tak. Także na przykład jestem będę bardziej chyba zadowolony z tokenu na przykład od Miflixa, bo tam już strona jest naprawdę dość dobrze rozbudowana, NFT, streaming, robią strony pod stakowania projektów i ten token dopiero będzie, a już są narzędzia i już się coś tam dzieje. Tu nie ma jeszcze za bardzo nic, a token już jest i testowy, i jutro do odbioru. Także przepatrzcie te sami, czy warto wam odebrać, czy nie. Dobra, także tyle z mojej strony, trzymajcie się. Cześć. Wszelkie linki będą pod filmikiem do tych stron.